Cześć wam wszystkim. Żeby widzieć, to ja wygrałam pracę na konkurs u Kotłów Kan z opowieści Dalsze losy Klementyny. I dzisiaj pokażę wam, co dostałam od niej. Oczywiście paczka jeszcze jest otwarta, ponieważ ciekawscy rodzice. Ale zła nie jestem. Więc tak. Już wam pokazuję. Więc tak. To był mój adres. To były jakieś cyferki. Tutaj było adres Kotłów Kan, a ja to zakryłam kartkami, a zapomniałam napisać swoje imię i nazwisko, więc dlatego jest The Rose LPS TV. Więc tak, ja tego jeszcze nie odpakowałam z foliki, bo oczywiście, bo nie powinnam. Więc zrobię to wszystko na nagraniu. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. Oczywiście DVD mam, więc sobie chęciem obejrzę. Więc odwracam i otworzę. Ale paczuszka naprawdę ładnie przystroiła. Taki znaczek. Takie znaczki i takie. Ale serio uważam, że są ładne, Więc już odwracam. Postawiłabym telefon, ale nie mam tego. No byłaś. Specjalnie dałam tutaj, żeby było fajnie, jakbym odpakowywała. Ale koperta naprawdę ładna. Ładnie przystrojona. Jestem w domu, bo idzie sobie tutaj figurek. W domu tak to są w internacie, a na okres wakacyjny zawsze je biorę do domu. Dobra. Odpakowałam, to tak wygląda. Hehe, serduszko. Wiadomo. Uśmiech proszę i czytajcie, bo ja tam muszę. Żeby przybliżać. Dobra, to sobie zatem i przeczytam. Mam tu jakieś nożyczki? Bo nie chcę mi się iść na dół. Wiem, jestem leniem. Będzie się trzymać. Ashley, podtrzymuj. Chyba nie. Rozwali się na Ashley. A tego to nie chcę. Nie ma. Kiedyś wam pokażę mój pokój. Nie! Miałam przynajmniej przy sobie długopis. No tak, pewnie mam w szufladzie. A ja leniwa. Ja w domu jak przechowuję figurki, to w tej szufladzie. Mam trochę mebelków plus karton, który był na ten. Tutaj mam takie jakby ulotki z LPS. Oczywiście ja. A tu mam swoje wszystkie kartonowe domki i tła. Plus 9 Modi Popsów. Wiem, sama kolekcja. No tak, już to było nożyczki. Ja ten paj nie widziałam. Pa. I tak szkoda mi będzie tego wyrzucić.
mieszkajcie. Jeśli to wam chociaż tak zrobię. O, no to jest jakaś ulotka. Wszystkiego przejrzymy spokojnie. Dobra, w miarę ogarnięte, telefon jakoś stoi. Tak wszystkiego nie zobaczycie. Płyta wygląda o tak. Zobaczymy tą ulotkę, bo... O, jakie ładne ilustracje. Bliżej tam rodzice. Przejrzymy sobie. A. Mam go, mnie się nazywa Kamila. Tego też mam, tego ma Malinka. Miałam tego z Serkiem. Blight nie mam żadnej, nie miałam też żadnej Penling, a Blight to są takie. To jest nawet jakiś zestaw z ceną, a to... Tam są nawet pełne zestawy. Taki jakiś muzyczny, o taki jakiś, o taki i taki. A dalej to jeszcze są, bo taki zestaw i taki ja, żeby przejrzeć to muszę, bo to u mnie konieczność, żeby przejrzeć wszystko do wglądu. Nie wiedziałam, że to będzie w środku. Projekty, dekoruj, stylizuj. Bądź kimkolwiek zechcesz. Tak, to jest akurat prawda. Ja zamierzam być pisarką, jak skończę szkołę. Płyta naprawdę ładna. Podoba mi się. Odtworzę na moim nowym DVD. Już nie takim nowym, bo już dłużej go mam. A DVD na dole, więc żeby pozwolili mi oglądać, muszę przełączyć sobie z AV1 na AV2. Zobacz, z anteny na AV2. DVD pod nowszy model. Tu miałam takie stare, chyba nadal jest, ale nie wiem, chyba tutaj jest. Chyba tak, albo już wyrzucone, nie wiem. O, i dostałam od mojej dziewczyny bransoletkę. Bardzo mi się podoba. I to... Gdzie ty Saszej? I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Komentarze pewnie znowu YouTube wyłączy. I życzę wam miłego dnia, miłej nocy, miłego wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. I wiem, hybrydy zostały, a nie zeszły. Zresztą to było chyba widać. Więc do widzenia, kochani. Chyba będę mówić na was moje kochane różyczki. Różyczki, wiadomo dlaczego. Bo Rose to jest róża. O, i tak serio, jakby ktoś zauważył w serialu z bliźniaczek taśmę na ogonie Rose, to ona musiała być. Miałam ją dojść do domu i żeby jej ogon skleili, ale
Zapomniałam znowu. Jestem leniwa. Figurki przywiozłem za 2 tygodnie dopiero. I będzie dużo fajnych filmów. Na kanale gamingowym i kanale z LPS. Vlogi będą nawet z wakacji, jakieś wycieczki. Zależy, jak nam budżet pozwoli. Ale paczka przyszła priorytetem. Więc szybko, bo w poniedziałek, a we wtorek dotarła. Więc tak się skończy, że ja będę nadal gadać, a mimo tego, że się pożegnałam. Nie no, czemu tak zawsze jest? I wiem, fake. Ale za fejki nikt nic nie zrobi. No i jeszcze raz. Do widzenia, przynajmniej miłego dnia, miłej nocy, miłego wieczoru. Nie wiem, który raz się powtarzam, ale chyba 3 lub 2. Nawet 4. No to tym razem serio, papa, bo się rozgadałam już.